Piotr Relich, witam w programie Rozmowa PCH24. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ksiądz Dominik Chmielewski, duszpasterz, rekolekcjonista, autor książek, założyciel wspólnoty Wojownicy Maryi. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do naszej rozmowy, już tradycyjnie pragnę przypomnieć o możliwości wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Wszystkie informacje, jak to robić, znajdą Państwo w opisie tego filmu. A już przechodząc do naszego tematu, miesiąc maj niewątpliwie kieruje nasze duchowe kompasy w stronę Matki Bożej, a szczególnie tego, co tego przesłania, które zostawiła nam w Fatimie. I Maryja w trakcie objawień nieustannie prosiła o modlitwę różańcową, przebłaganie za grzechy, o pokutę, nawrócenie, ale też przepowiedziała przyszłe wydarzenia, niezwykle tragiczne wydarzenia, takie jak pierwszą czy drugą wojnę światową, jeśli właśnie ludzie nie będą pokutować. No, jak doskonale wiemy z historii, zarówno pierwsza, jak i druga wojna światowa, te ogromne tragedie no, nie zwróciły większości ludzi do Boga. No, rozprzestrzenił się chociażby komunistyczny internacjonalizm, bezbożny ateizm. W związku z tym takie pytanie do księdza, którego widzimy taką szczególną wrażliwość na pobożność maryjną, czy te kary, które Matka Boża zapowiedziała w Fatimie, one już się dokonały, czy być może one wciąż się dokonują? Myślę, że tak samo jak z przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa, pewne znaki, które zapowiedziane w Słowie Bożym, będą coraz bardziej intensywnie ujawniać się do tego momentu, w którym globalnie będziemy widzieć znaki poprzedzające przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak samo też jest i z tymi znakami, ostrzeżeniami, karami, które zapowiedziała Matka Boża, które będą wzrastać w miarę rozwoju tajemnic fatimskich, które przecież są tak naprawdę przygotowaniem do paruzji Jezusa Chrystusa, do Jego powtórnego przyjścia. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej paruzji, powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I triumf niepokalanego serca Matki Bożej będzie związany z przygotowaniem ludzkości na przyjście Pana Jezusa powtórne. Więc te wszystkie znaki, ostrzeżenia, o których ona mówi, to są znaki, które będą coraz bardziej globalnie widoczne na świecie. Tak, i ten szereg dramatycznych wydarzeń zapowiedzianych w Fatimie miało dotyczyć również samego Kościoła. No i dzisiaj, no, patrząc z tej perspektywy i obserwując ten kryzys Kościoła, nie tylko w tej formie obyczajowej, której często widzimy na pierwszych stronach gazet chociażby, ale niezwykłym zamieszaniu doktrynalnym, które wokół Kościoła jakby panuje, tutaj można chociażby wskazać na niemiecką drogę synodalną, no, program prawdziwych reform, który gdyby został wprowadzony, w zasadzie można mówić, czy zastanawia się, czy to w ogóle dalej jest Kościół katolicki i czy przypadkiem ten kryzys, który dzisiaj obserwujemy w samym Kościele, gdzie poszczególne siły wrogie Kościołowi działają, nie jest również wypełnieniem tych słów Matki Bożej. Niewątpliwie. Tajemnica fatimska miała być w szczególny sposób objawiona światu w 1960 roku. Lata 60. to lata przełomu, pewnej rewolucji mentalnej, duchowej, intelektualnej, która rozpowszechniła się na świecie w sposób niezwykle destrukcyjny. I ona dotyczyła wszystkich sfer życia człowieka, i społecznego, i religijnego, duchowego, ekonomicznego, gospodarczego. We wszystkich przejawach widzieliśmy wzrost ateizmu, różnie rozumianego, ale ateizmu, który ma za zadanie wykorzenić wiarę w jedynego Boga, wykorzenić wiarę w Jezusa Chrystusa, wykorzenić wiarę w dzieło zbawienia i też wykorzenić wiarę w szczególną moc i wstawiennictwo Matki Bożej. Widzieliśmy, że po Soborze Watykańskim II destrukcja Kościoła następuje bardzo, bardzo mocno. I kryzys Kościoła, który jest widoczny w sposób szczególny na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w różnych innych wymiarach posługi duszpasterskiej, widzimy sytuacje, w których nie ma powołań, w których zamykamy seminaria, w których widzimy rozkład życia też i moralnego, i obserwancji zakonnej w zakonach. Widzimy
To, co chyba jest najbardziej niepokojące, to rozkład doktryny katolickiej, rozkład prawd wiary, które dzisiaj są praktycznie na różny sposób interpretowane w zależności od światopoglądu danego kapłana, biskupa czy kardynała. Widzimy niesamowity wpływ różnych prądów fałszywych filozofii. Widzimy jakby emanację ducha fałszywego proroka z Apokalipsy, który wpaja różnego rodzaju fałszywe poglądy teologiczne, które są jak trucizna sączone w główne prawdy wiary. I rzeczywiście Kościół dzisiaj, ma się wrażenie, jest okrętem na chaosie oceanu, miotanym w tej i we w te i nie wiadomo, w którym kierunku ma płynąć. Ksiądz Bosco, założyciel Salezjanów, jest tym, który nam pokazuje w tej szczególnej wizji dwóch kolumn, że kiedy będzie ta szczególna bitwa pomiędzy wrogą armadą okrętów, które będą chciały zatopić okręt papieski, to będzie ta bitwa, która będzie pozornym zwycięstwem i będzie wydawać się, że Kościół katolicki, okręt papieski nie przetrwa tej bitwy. Rzeczywiście nawet zostaje zabity papież, co jest też zgodne z interpretacją trzeciej tajemnicy fatimskiej, że papież ginie pod górą krzyża, ale ksiądz Bosco mówi, nie przebrzmiał jeszcze triumfalny krzyk wrogów Kościoła, kiedy jest powołany nowy papież i pojawiają się dwie kolumny wyrastające z głębin oceanu. Te dwie kolumny to Najświętszy Sakrament i Maria Wspomożycielka Wiernych. I dopiero kiedy okręt papieski zawraca do tych kolumn, czyli zmienia kurs, dotychczas kursem nie było to, co najważniejsze, to, co stanowi istotę katolicyzmu, Eucharystia w centrum i Matka Boża, która prowadzi do Eucharystii, do adoracji, głębokiej adoracji kultu Jezusa Eucharystycznego, dopóty okręt papieski, okręt kościelny był miotany w chaosie błędów, które zatapiały ten okręt. I kiedy mamy ten przełom w postaci tych dwóch kolumn, które pojawiają się jak ratunek dla świata, dopiero wtedy Kościół, cumując przy tych kolumnach, odnajduje triumf niepokalanego serca, odnajduje tą być może właśnie wiosnę Kościoła, którą zapowiadał Jan Paweł II, i pokój Ducha Świętego, powrót do serca Kościoła katolickiego. To jest powrót do Eucharystii i Matki Bożej, która do Eucharystii prowadzi. Tak, oczywiście Kościół zanim zatriumfuje, oczywiście tak jak wzorem swojego mistrza, Pana Jezusa, musi też przejść swoją kalwarię. I właśnie tutaj chciałem nawiązać do tej nadziei, no bo jednak orędzie fatimskie jest przesłaniem pełnym nadziei, tej szczególnej, którą nam Matka Boża zostawiła, ponieważ ona precyzyjnie wskazuje, co robić. Daje nam w zasadzie rozpisane wskazówki, jak z tym kryzysem zarówno we własnych duszach, jak i otaczającym nas dookoła walczyć. Mianowicie daje nam do ręki oręż różańca, także prosi o praktykowanie chociażby nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. I takie pytanie teraz do księdza, czy te wezwania Matki Bożej zawarte w Fatimie już ponad 100 lat temu, no, jednak spotykają się z należytą odpowiedzią? Czy pobożność Maryjna, pobożność różańcowa i przede wszystkim nabożeństwo pierwszych sobót jest dzisiaj należycie promowane w dzisiejszym kościele i czy tacy katolicy po prostu, można powiedzieć, niezaangażowani albo nie mający dużej wiedzy na temat objawień fatimskich, jakoś w tę stronę są zachęcani? Myślę, że w ogóle problem z Fatimą w dzisiejszym ujęciu wielu umysłów teologicznych w Kościele, to problem z tym, że Bóg przygotował ratunek dla świata i Kościoła w niepokalanym sercu Matki Bożej, przez Matkę Bożą, przez szczególny kult związany z zadośćuczynieniem i wynagrodzeniem grzechów przeciwko niej popełnionych. I uświadamiamy sobie, że dzisiaj, kiedy mamy epokę dosyć czasami fałszywie rozumianego ekumenizmu,
jakiegoś irracjonalnego lęku przed protestantami, że możemy ich urazić, kiedy będziemy dzielić się bogactwem duchowości maryjnej w Kościele, kiedy będziemy dzielić się tym, co stanowi istotę katolicyzmu, czyli najświętszą ofiarą, aby ci, którzy chcą poznać jedyną prawdę objawioną w Kościele katolickim, mogli się do tej prawdy zbliżyć, mogli tą prawdę poznać, mogli tą prawdę ukochać, mogli tą prawdę przyjąć. Widzimy, że to jest zasadniczym problemem w przyjęciu orędzia fatimskiego, że Bóg przygotował ratunek dla świata przez niepokalane serce Maryi. Po Soborze Watykańskim II widzimy wielki kryzys odejścia od duchowości maryjnej. Oczywiście przez pozorne, zakłamane, manipulacyjne myślenie, że Maryja w jakikolwiek sposób staje pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Przecież jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Dlaczego więc Maryja się tam wciska na siłę? Dlaczego tak bardzo jest promowana w Kościele katolickim? My przecież wiemy dobrze o tym, że ona jest promowana przede wszystkim przez samego Boga. To przez nią Bóg przyszedł na świat 2000 lat temu, w tym mikroświecie Palestyny. I będzie chciał przyjść też przez nią w paruzji swojego Syna Jezusa Chrystusa, o czym bardzo wyraźnie mówił Karol Wojtyła na rekolekcjach, które głosił Pawłowi VI. Więc Maryja jest tą, przez którą Bóg chce przyjść do każdego z nas. I oczywiście szatan tej prawdy straszliwie się boi. Zrobi wszystko, żeby ją wykorzeniać z serc katolików. Na różne sposoby. Także to jest coś, co stanowi jakby fundamentalny problem z przyjęciem orędzia fatimskiego w Kościele na świecie. Ono jest na wskroś maryjne. To brzmi tak, jakby poza niepokalanym sercem Maryi, w którym Bóg przygotował ratunek dla świata, nie ma możliwości innego ratunku dla świata, jak tylko niepokalane serce Maryi. Czyli to, co jest dzisiaj tak bardzo atakowane w Kościele, zwane też maksymalizmem maryjnym, jest sensu stricto istotą przesłania fatimskiego. I dlatego też dzisiaj Kościół ma z tym taki problem. Tak, oczywiście pobożność maryjna może kwitnąć między innymi dzięki powstawaniu takich wspólnot jak Wojownicy Maryi, ale też dzięki powstawaniu przeróżnych domów, czy modlitwy, czy domów rekolekcyjnych. I właśnie w tej, mówiąc to, chciałbym zapytać księdza, jako osobę, która podjęła się obowiązku przekształcenia kompleksu klasztornego w Lądzie nad Wartą w ośrodek rekolekcyjny i korzystając właśnie z okazji, że mamy tutaj, rozmawiamy o Fatimie, rozmawiamy o pobożności Maryjnej, korzystając z okazji, że słuchają nas i oglądają nasi widzowie. Proszę nieco więcej powiedzieć o tym przedsięwzięciu. Tak, no jest to związane z tym, że niestety mamy coraz mniej powołań, również w naszym zgromadzeniu, i w związku z tym przenosimy seminarium, które przez dziesiątki lat było tutaj w tym potężnym kompleksie w Lądzie nad Wartą, do Krakowa. W związku z tym ten potężny kompleks trzeba zagospodarować. I nasi przełożeni chcą, aby tutaj w Lądzie nad Wartą powstało takie centrum duchowości, centrum rekolekcyjne, centrum, gdzie każdy będzie mógł przyjechać, czy indywidualnie, czy w małżeństwie, czy z rodziną, dzieci, młodzież, różnego rodzaju grupy, ze swoimi kapłanami, żeby mogli tutaj w Lądzie nad Wartą przeżyć swój osobisty czas z Bogiem, czas w szczególnej ciszy i Bożej obecności. Proszę sobie wyobrazić, że Ląd nad Wartą to przecież początki chrześcijaństwa. Najstarsza część klasztoru, tak zwana kaplica świętego Jakuba, to rok 1149, początek chrześcijaństwa. Więc tutaj przez wieki miliony ludzi się modliło. Przez wieki trwała potężna modlitwa do Boga za Polskę. Więc to jest szczególne miejsce, w którym Bóg chce działać wielkie rzeczy. Chcemy tutaj też stworzyć właśnie możliwość rekolekcyjną, nie tylko dla wojowników Maryi, ich rodzin, ich małżeństw, ale dla każdego, kto będzie chciał na jakkolwiek długo przyjechać, pobyć w ciszy obecności Bożej. To jest serce Nadwarcińskiego Parku Narodowego. Kilkadziesiąt odmian
ptaków, które tutaj dzień i noc dosłownie przepięknie śpiewają. Ludzie tu przyjeżdżają, cudownie odpoczywają. Więc bardzo się cieszę, że razem z kilkoma innymi salezjanami nasi przełożeni chcą tutaj tak bardzo mocno wyjść naprzeciw tym potrzebom dzisiaj współczesnego człowieka do ciszy, do obecności Bożej, do pewnej samotności z Bogiem na łonie przyrody, w tym cudownym miejscu, jakim jest Ląd nad Wartą. Więc z tego miejsca też wszystkich już szczególnie zapraszam. Po wakacjach zaczynamy pełną parą naszą ofertę rekolekcyjną. Tak, tutaj ksiądz powiedział o konieczności wyciszenia się, pozostawienia nieco tego świata na uboczu, czemu niewątpliwie służą rekolekcje. I jeszcze wracając do tematu pobożności maryjnej w kościele i w ogóle tematu obecności Boga w przestrzeni publicznej, czy nie jest przypadkiem też tak, że szatan posługuje się przeróżnymi sposobami na to, aby ten głos Boży w naszych sercach zagłuszyć właśnie hałasem, właśnie przez to, co nas codziennie otacza i niejako kieruje naszą uwagę, nasze umysły, no nie tam, gdzie trzeba. Cisza jest fundamentem życia duchowego. Nie wierzę, że ktoś prowadzi głębokie życie duchowe, kto tkwi w hałasie tego świata, kto jest otoczony od rana do wieczora hałasem masmedialnym, ma nieustannie w ręku telefon, włączony internet, telewizor. Nie wierzę, że słyszy Boga. Słyszeć głos Boga można tylko wtedy, kiedy zacznie pielęgnować się ciszę w swoim sercu. W związku z tym jest to tak ważne, abyśmy dzisiaj weszli w tą przestrzeń ciszy, bo ta przestrzeń ciszy od razu zacznie nas uzdrawiać. Zacznie uzdrawiać nasze napięcia, nasze stresy. W naturalny sposób cisza, a szczególnie cisza przeżywana na łonie przyrody, otwiera nasze serce na Bożą obecność. To jest szczególne miejsce, w którym możemy doświadczyć tego, że w ciszy Bóg działa poprzez szczególnie sakramenty, tutaj w naszym klasztorze sprawowane, w najgłębszy sposób. Jeśli tutaj przyjeżdżasz, doświadczasz tego, że cisza staje się twoim najlepszym przyjacielem. Na początku być może troszkę wrogiem, bo nie jesteśmy oswojeni z ciszą, ale potem zaczynamy tęsknić za ciszą. I w tej ciszy słyszymy głos Boga, szczególnie wtedy, kiedy uczestniczymy w sakramentach. One zupełnie inaczej zaczynają przemawiać do nas. Bóg w Eucharystii, w adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy dusza jest wyciszona już, może naprawdę głęboko działać w naszych sercach. Tak, i oczywiście niewątpliwie no, taki okres pomaga nabrać sił do dalszej walki, ale tej walki nie tylko z osobistymi pokusami, ale też tej walki na niwie społecznej, publicznej. I tutaj też nawiązując do kwestii różańca, no to przecież odbywają się w Polsce liczne akcje modlitewne, inicjatywy różańca publicznego. Gdyby ksiądz mógł nieco więcej powiedzieć na temat tego, jak ważne dzisiaj jest publiczne wyznawanie swojej wiary w odróżnieniu od pewnych głosów, nawet w samym kościele, sugerujących módl się w domu po kryjomu, wiara jest wyłącznie sprawą indywidualną, nie chcemy tego w przestrzeni publicznej. Dlaczego właśnie dzisiaj tak ważne jest przyznawanie się otwarte do swojej wiary? Gdyby tak było, że wiara jest sprawą prywatną, to Kościół by się skończył w wieczerniku. Kościół by się skończył w wieczerniku. Wiara nigdy nie jest sprawą prywatną. To właśnie Kościół, który rodzi się w wieczerniku, w momencie zesłania Ducha Świętego, dosłownie wyrzuca apostołów w miejsca publiczne. To oni idą na rynki i ulice Jerozolimy głosić orędzie Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, że jeśli wy nie będziecie głosić, to kamienie będą wołać. To jest biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. To właśnie prześladowania na początku chrześcijaństwa spowodowały to, że chrześcijaństwo rozproszyło się na cały ówczesny świat. Apostołowie głosili wszędzie, gdzie szli, dobrą nowinę. Publicznie. To są dwie rzeczy, które należy rozróżnić.
Co innego jest modlitwa prywatna, modlitwa w ukryciu, modlitwa, kiedy jesteś sam na sam z Bogiem. Jezus też wychodził rano modlić się w miejsca pustynne, w miejsca ukryte, kiedy jeszcze wszyscy spali, czasami całe noce spędzał na modlitwie. I to jest oczywista rzecz, że szukamy Boga w ciszy, w samotności, w ukryciu, w intymności razem z Nim. Ale ewangelizowanie, głoszenie dobrej nowiny, głoszenie mocy zbawczej Jezusa Chrystusa, głoszenie, jak bardzo ważna jest modlitwa wstawiennicza, szczególnie właśnie za ludzi, za rodziny, za miasta, za kraje, za cały świat w miejscach publicznych, jest wkomponowana również w DNA chrześcijaństwa. Kiedy patrzymy na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, dramatyczne w historii Polski czy w historii świata związane z Kościołem, to widzimy, że w tych wydarzeniach granicznych to wtedy właśnie cały lud podrywał się do modlitwy, otwierano kościoły, wychodzono z procesją Najświętszego Sakramentu, trwał nieustanny różaniec na ulicach miast, gdziekolwiek ludzie gromadzili się. Tam potężna modlitwa do nieba była zanoszona. Wstawiennictwo jest dziś bardzo mocno związane nie tylko z tym życiem w ukryciu, ale również zachęcaniem wszystkich innych do wstawiennictwa razem, wspólnie jako Kościół, wszędzie, gdzie Kościół jest. Miejsca publiczne to też miejsca, w których ma być zamanifestowane Królestwo Boże. To też miejsca, do których możemy dotrzeć z Ewangelią do ludzi, którzy do kościoła nie przyjdą. To jest wkodowane w DNA chrześcijaństwa, więc nie robimy nic złego, modląc się w miejscach publicznych i głosząc Pana Jezusa w miejscach publicznych. Tak, i takie ostatnie pytanie na koniec, czy dzisiaj Anno Domini 2023 Polska również potrzebuje takiego szturmu modlitewnego, czy sytuacja jest, czy nie jest na tyle spokojna, że po prostu czegoś takiego nie potrzebujemy? Ten szturm modlitewny nie może być akcyjnością. Szturm modlitewny ma być nieustannym szturmowaniem Królestwa Bożego. Jezus mówi w Ewangelii, że gwałtem zdobywa się Królestwo Boże, że ludzie gwałtownie zdobywają. To jest słowo pełne dynamiki, pełne akcji, pełne siły, pełne mocy, pełne dynamizmu. To ma trwać cały czas, te zrywy modlitewne, te zrywy dotyczące szukania Boga, zostawienia wszystkiego, aby Go odnaleźć, wszystkiego uznania za śmieci, byle tylko móc poznać miłość Jezusa Chrystusa. Ludzie gwałtownie zdobywają Królestwo, czyli szturmują Królestwo Boże, szturmują serce Boga, aby poznać Jego miłość, aby zamanifestować Jego Królestwo na świecie. Więc potrzebujemy takiego nieustannego szturmu modlitewnego. To jest wszystko razem połączone z tym moim osobistym szturmem w szukaniu serca Bożego, w szukaniu Jego miłości, kiedy jestem sam na sam z Nim, w największej intymności, kiedy nikt na mnie nie patrzy, kiedy On jest cały dla mnie, a jestem cały dla Niego. A potem przynoszę tą intymność, to napełnienie Jego miłością do mojej rodziny, do mojego małżeństwa, do moich współbraci zakonnych, do mojego kościoła, do mojej parafii i razem rozlewamy tą miłość dalej. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię moje, mówi Jezus, tam ja jestem pośród nich. Kościół jest sakramentem zbawienia. Bóg nie chce, abyśmy zbawiali się indywidualnie, Bóg chce, abyśmy zbawiali się we wspólnocie. On chce nas ratować we wspólnocie. Dlatego jest tak ważne to, abyśmy we wspólnocie również się modlili. We wspólnocie manifestowali Boże Królestwo. We wspólnocie zdobywali gwałtownie Boże serce. Dzisiaj jest czas, który wytwarza wiele niepokojów. Jestem przekonany, że tych niepokojów będzie coraz więcej i sytuacji, które będą zatrważać nasze serca, będzie coraz więcej. No wystarczy otworzyć Pismo Święte, Słowo Boże. Tam wyraźnie jest napisane, że im bliżej będzie paruzji Jezusa Chrystusa, tym bardziej świat będzie przerażony, będzie mdlał ze strachu w wyniku wydarzeń, które będą zagrażać Ziemi. Ale to wtedy właśnie my, którzy zdobywamy Boga w miejscu ukrycia, my, którzy wchodzimy w intymność, w znajomość Jego serca, to właśnie wtedy będziemy tymi światłami, które mają podnieść głowy, nabrać ducha, ponieważ będzie zbliżać się nasze zbawienie.
Słowo Boże mówi pięknie też o tym, że kiedy nastanie ten czas wielkiej trwogi narodów, to ci, którzy będą znać Boga, będą tymi, których inni, nieznający Boga, będą chwytać się. Siedmiu chwyci się jednego, mówiąc: Ty znasz Boga, poprowadź nas do Boga. Więc dzisiaj też dla wielu chrześcijan jest czas wykuwania w tyglu ognia, w tyglu takiego pieca doświadczeń różnych, trudnych, w których Bóg testuje dzisiaj Twoje serce, chrześcijaninie, szkoli Ciebie w swojej szkole oczyszczenia w miłości i w mocy, która ma być zamanifestowana, kiedy przyjdzie naprawdę trudny czas dla świata i my będziemy postawieni jako te latarnie, gwiazdy, które mają świecić jako ci mądrzy i święci, którzy mają prowadzić innych do Boga. Więc czas jest krótki. Paruzja Jezusa Chrystusa może nastąpić w każdej chwili. To jest w ogóle też ciekawe, że my dzisiaj współcześnie straciliśmy to, co charakteryzowało zawsze pokolenia chrześcijan. Ta nieustanna gotowość na przyjście Pana. Przecież my jako chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy nieustannie chcą skracać ten czas przyjścia Pana. Wołamy, duch i oblubienica wołają: przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. My naszymi modlitwami, ofiarami, też cierpieniami i wstawiennictwem za świat chcemy skrócić czas Jego przyjścia, nie wydłużyć naszego przyjścia, skrócić czas przyjścia, żeby to już było jak najszybciej, żeby jak najszybciej Pan przyszedł i zakrólował na tym świecie. Tak, a więc chwytajmy za różaniec, aby godnie przygotować się na przyjście Chrystusa i żebyśmy świecili tym przykładem dla innych, możliwie jak największą ilość dusz też naszym przykładem do Niego przyprowadzili. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz Dominik Chmielewski, rekolekcjonista, założyciel wspólnoty Wojownicy Maryi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.